Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, polski producent leków i preparatów weterynaryjnych Vetos Pharma i portal doba.pl. Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Rozmowa o pasjach. No dzisiaj będzie niezwykle oryginalna pasja, chociaż nie zadałem przed wejściem na antenę mojemu gościowi pytania, czy jego praca jest jego pasją, to za chwilę o to zapytam. Ja tylko chciałem Państwu powiedzieć, że wywiadu słuchają Państwo dzięki firmie Marconi ze Świdnicy, która oprócz usług medycznych utrzymania czystości zieleni zajmuje się także ochroną osób i mienia. A naszym gościem jest szef firmy Secret Spy, pan Piotr Marek. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy praca jest pana pasją? Tak, i to wielką. No to dobrze, że ten dżingiel się pojawił, bo tak to musiałbym go wyciąć i dołożyć coś innego. To zawsze jest szczęście w sumie człowieka, kiedy nie idzie do tak zwanej roboty. Mówię tak zwanej roboty. Wiadomo, że pasja jest naszą pracą, ale pójście do roboty jest czymś innym niż zajmowanie się czymś, co nas fascynuje. Panu się to udało. Tak, zdecydowanie udało mi się to i jestem z tego powodu szczęśliwy. A pan Piotr jest detektywem, no bo Secret Spy to nie jest jakaś wydumana nazwa do takiego rodzaju firmy. Jak pan się pojawił tutaj u mnie w studiu, w redakcji portalu naszego, powiedział pan, że no nasza praca to w sumie nie za wiele się od siebie różni. Też musimy szukać informacji, też musimy szukać źródeł informacji, też musimy, uwaga, weryfikować informacje. Żeby były to prawdziwe. Właśnie. Informacje. Także dzisiejsza rozmowa z panem detektywem, z panem Piotrem, bo będzie jeszcze jedna rozmowa, już teraz to sobie założyliśmy, będzie dotyczyła jego jakby dwutorowego działania, bo są to działania związane z osobami fizycznymi, osobami prywatnymi. Tak. A druga nasza rozmowa będzie dotyczyła pana działalności w kwestii firm, sprawdzania kontrahentów, dłużników, ale to już będzie w naszej drugiej części naszego podcastu. W tej pierwszej skoncentrujemy się na sprawach osób prywatnych. To niech pan powie, no, kto do pana przychodzi i dlaczego? No więc zacznę od tego, że klientów mamy zróżnicowanych. Są to kobiety, są to mężczyźni. W większości spraw, które prowadzimy, dotyczą niestety spraw rozwodowych, gdzie klienci potrzebują zebrać materiał po to, aby wykorzystać go w sądzie, bądź na swoje jakieś korzyści typu negocjacjach przy podziale majątku. A są też i tacy, którzy po prostu chowają dany materiał do sejfu, szuflady i później w jakiś sposób, no jak rodzina nie przetrwa, no to chcą się wybielić przed dziećmi, że ja byłem okej, a na przykład twój tata... Albo twoja mama. Zobaczcie, co robi. Takie ubezpieczenie, powiedzmy, życiowe albo emocjonalne w tej sytuacji, nie? Bo to różnie bywa. Tak, no tym bardziej, że no w dzisiejszych czasach naprawdę ludzie, mało jest związków, które kończą się, że tak powiem, na stopie przyjacielskiej. Tak już się kończą. Tak. Zazwyczaj jest to tak zwane, jak my to mówimy, drapanie się, czyli obwinianie, walka o majątek, nie patrząc na to, że za ścianą są małe dzieci, przysłuchują się temu. My jako dorośli, tak, to sobie w jakiś sposób szybciutko poradzimy, bo albo pójdziemy z kolegą na piwo, bądź z koleżanką będę rozmawiać przez 2-3 godziny, pójdę do psychologa, a u dziecka jednak troszeczkę ta trauma zostaje, prawda? No bo o to też chciałem zapytać, bo za chwilę poda pan jakieś przykłady, jakieś historie, ale też przed wejściem tutaj na antenę zadałem panu pytanie, czy taka praca nie jest pracą obciążającą pana psychicznie i emocjonalnie. Jak to się kształtowało, bo firma już ma 8 lat? Nabiera pan doświadczenia? Jak w przypadku, nie wiem, chirurga trzeba nabrać dystansu i mam przyjaciela, który jest lekarzem, chirurgiem, który mówi: Tomek, ja mam do wykonania po prostu zadanie. I czasami to zadanie jest bardzo brutalne, ale moim celem jest uratować komuś życie i ja nie mogę w to wchodzić emocjonalnie. Ja muszę to po prostu zrobić. I czy... No, nie chcę mówić, że pan jest jak chirurg, ale no, czasami działa pan jak chirurg. No, zdobywa pan informacje, które powodują, że ktoś ma dowód na to, żeby zakończyć na przykład jakiś związek.
Wie pan co, no przez pierwsze lata, gdy raczkowałem z tą działalnością gospodarczą i udało się tak zebrać materiał obciążający powiedzmy drugą połówkę, w momencie przekazywania raportu, materiału dowodowego, jeśli no, przykładowo tutaj klientka zaczęła mi płakać, to w pewien sposób czułem się tak jak winny, prawda? Tego, że no, przekazałem jej informacje, no powiedzmy, no, których nie chciała do zobaczyć, końca, tak? Zobaczyć, czy usłyszeć. No, bo było widać po prostu jeszcze, no, że jest uczucie w tym związku, prawda? Ale później zawsze sobie to tłumaczyłem, że ja tylko muszę zebrać dowody, tak? Dlaczego mam... Znaczy ma pan tylko odkryć ewentualną prawdę. Tak. I dlaczego mam to w jakiś sposób no, przeżywać, skoro no, ja nie brałem, że tak powiem, w tym bezpośredniego udziału, czyli ja nie wyrządziłem krzywdy tej kobiecie. No ale jednak ta odpowiedzialność, nawet to, że pan o tym mówi, ja zawsze sobie przypominam piosenkę Kultu Kazika, w której śpiewa "Niech się wstydzi ten, co robi, a nie ten, co widzi". I to jest jakby, może pan to wpisać jako motto u siebie w firmie. Wezmę to pod uwagę. To, no bo to jest taki, no, no taka praca, tak? Po prostu no, po to ktoś pana zatrudnia, że jeżeli pan znajduje dowody zdrady, mówimy o takich sytuacjach, bo przecież nie o tylko takie sytuacje chodzi, ale i o wiele innych. Na czym polega ta praca? Ja, ktoś do pana przychodzi i mówi, proszę pana, ja myślę, że moja żona czy mój mąż mnie zdradza i ja bym chciała, żeby pan to zweryfikował, bo ja mam uzasadnione podejrzenia. Czy pan najpierw robi jakiś wywiad? Jak to wygląda? Na ile pan może oczywiście o swojej pracy powiedzieć? To chciałbym wiedzieć. Oczywiście, no... Podczas spotkania z klientem no, pytamy się o różne szczegóły, typu harmonogram, tak? Czyli na przykład przyjmijmy, że przyszła do nas kobieta, czyli jak wygląda mniej więcej męża dzień, na którym jeździ do pracy, czy jest siłownia przed pracą, bądź w czasie pracy, bądź po pracy. Zapoznajemy się z tym wszystkim. No i przystępujemy do działań, tak? Głównie no, jest to gdzieś tam obserwacja prowadzona. Co się dzieje dalej? No obserwacja, czyli rozumiem, że jak już pan poznaje ten przynajmniej teoretyczny harmonogram, bo to mówimy na razie o teorii, tak, że on jedzie na ósmą, ale wcześniej, nie wiem, biega na 10 kilometrów, a po skończonej pracy to zawsze jedzie odwiedza mamę, a potem jedzie gdzieś tam na jakieś piwo z kolegami w każdy czwartek, tak, i rozumiem, że takie informacje powodują, że pan już wie, w czym się odnaleźć, no ale gdyby to było takie proste, no to w sumie po jasną cholerę, po co mi jakiś detektyw, jak ja już wszystko wiem. Może jeszcze zacznę od tego tak. Ma tutaj pan rację, że jeśli jest sprawa prosta, ale dużo naszych klientów próbuje najpierw na sam początek zebrać materiał dowodowy własnoręcznie bądź za pomocą, wiadomo, jakichś najbliższych przyjaciół, bo no, wiadomo, zdradą nikt się nie chwali wśród znajomych. Jeśli prosi się kogoś o pomoc, no to jednak tego najbliższego przyjaciela bądź no, przyjaciółkę. A przy takich obserwacjach wiadomo, że później jest to palone na panewkach, w związku z tym, no, jeśli idę na jakieś spotkanie z kochanką, nie wiem, wchodzę do centrum handlowego czy do jakiejś restauracji i nagle zobaczę przyjaciółkę żony, która, nie wiem, wchodzi za mną albo już na przykład gdzieś... Siedzi przy stoliku siada, na przykład. Tak, no to już wiem, że trzeba się ewakuować bądź ewentualnie dać jakiś znak tej drugiej osobie, żeby po prostu nie podchodziła. Tak. Korzystając z naszych usług... No, możemy na pewno zapewnić każdemu klientowi no, profesjonalizm. No, na pewno profesjonalizm, no bo w innej sytuacji na pewno nikt by się do was zachowanie nie zgłaszał. Też przede wszystkim w tajemnicy to, co zbierzemy, prawda? No i oprócz tego zebranego materiału dowodowego podczas no, obserwacji, są obserwacje, gdzie powiedzmy w ciągu, nie wiem, pierwszego dnia, 4 godzin się uda zebrać dobry materiał dowodowy, a są też takie no, sprawy, które trwają po 2-3 tygodnie, tak? Ale rozumiem, że zatrudnia jakaś symboliczna pani, która myśli, że mąż się zdradza. Pan wie, że on jedzie do firmy na tą godzinę 8 i rozumiem, że musi pan brać pod uwagę, że on niekoniecznie będzie w tej firmie do godziny 16, nie będzie z niej wychodził, tylko być może jedzie do jakiegoś kontrahenta, albo nie wiemy, gdzie jedzie, prawda? Nie pytamy się, nie dzwonimy do niego, o której pan wyjeżdża, bo ja bym chciał pojechać na kawę na stację paliw i jak wrócę, to chciałbym, żeby pan dalej był, bo muszę pana obserwować. Tylko tak naprawdę trzeba te 8 godzin, nie wiem, siedzieć w samochodzie i obserwować, czy on z tej firmy wychodzi? No, to wszystko zależy od miejsca, prawda, gdzie powiedzmy figurant pracuje, jakie mamy możliwości, czy możemy wejść, nie wiem, do biurowca na teren zakładu pracy. Zdarza czasami się tak, że z biurowca są jakieś tylnie wyjścia.
Albo jakiś garaż podziemny, tak, oczywiście. Gdzie powiedzmy, no, jedną osobę, no nie ukrywajmy, ciężko upilnować tego wszystkiego, tak? No później na przykład dochodzą jeszcze jakieś ewentualnie samochody służbowe, którymi też może dysponować i wyjechać z terenu pracy, gdzie nawet nie zwrócimy na to uwagę, bo będzie... Bo przyjechał jednym samochodem, wyjechał innym oczywiście. Tak. No ale musicie sobie jakoś z tym radzić. No to rozumiem, że pytałem się pana wcześniej, że w firmie pracuje pan i ma pan jeszcze dwóch pomocników, tak? Tak możemy ich nazwać, jeżeli taka obserwacja trwa, wiadomo, jeden dzień to nie jest jeszcze jakiś problem, ale jeżeli trwa kolejny dzień, i no to nie może się pan pojawić ciągle w tym samym samochodzie, ciągle ten sam facet ciągle stoi w tym samym miejscu i ciągle obserwuje moje biuro. No to no trzeba mieć już bardzo niskie IQ, żeby czegoś nie zauważyć. Jak to wygląda? Się zazwyczaj jest tak, że jeśli prowadzimy obserwację, no to w każdym samochodzie z tyłu jest walizka z jakimś tam dodatkowym, nie wiem, z dodatkowymi dwoma, trzema kompletami odzieży, tak. Czapka z daszkiem, tak? Jakiś kapelusz? No, tak. Na przykład, wie pan co, no zawsze nawet staramy się buty zmienić, czy biżuterię na rękach, bo to są gdzieś takie, no, charakterystyczne też rzeczy, tak? No, dużo ludzi gdzieś lubuje się, powiedzmy, w zegarkach i zwraca na to uwagę, tak? Tu możemy zmienić na przykład, no, nie wiem, czapkę bejsbolówkę z czerwonej na czarną, koszulkę zmienimy też kolorystycznie, ale na przykład zostajemy w charakterystycznym Adidasach, bądź tak jak powiedziałem, chociażby, no nie wiem, z zegarkiem, bądź jakąś bransoletą na rękę. Ale może się zdarzyć, bo mówię, też sobie to jakoś tam wyobrażam trochę, jakbym oglądał film. Czy zdarzało się panu, czy wam w ogóle, całej ekipie, że w którymś momencie jakiegoś dnia obserwacji wychodzi facet i mówi: słuchaj chłopie, ty już tutaj trzeci dzień stoisz i w ogóle o co ci chodzi? Co ty chcesz ode mnie? No odpukać nie mieliśmy takiej sytuacji. Tak jak zaznaczyłem, próbujemy się w jakiś sposób zmieniać. Wiadomo, im dłużej trwa ta obserwacja, im jest większe prawdopodobieństwo, że możemy zostać, no niestety, zauważeni przez osobę, którą obserwujecie. Ale tak, powiedzmy, przyjechał pan samochodem z rejestracją DW, obserwuje pan kogoś we Wrocławiu, no to taka rejestracja nie robi wrażenia. Ale powiedzmy, jedzie pan z taką rejestracją, albo jakąś taką niszową, nie wiem, zdzierżoniowa DDZ. Jedzie pan do takiego Berlina, a człowiek, którego pan obserwuje, to jest zdzierżoniowianin. No to przyznam szczerze, że każdy z nas, zresztą jak wyjeżdżamy gdzieś za granicę, to zobacz, tam gdzieś w Chorwacji, że jedzie rejestracja z naszego powiatu, albo nawet z Wrocławia i bardzo to zauważamy, no bo wiadomo, że to się nie widzi wtedy codziennie. No i wtedy trzeba trochę bardziej uważać, tak? Jak to wygląda, kiedy robicie to na przykład za granicą? To znaczy powiem tak, no tutaj też wszystko zależy, no, jakim portfelem dysponuje klient, prawda? Bo to oczywiście, no, zawsze jest taka propozycja, że jeśli prowadzimy jakąś sprawę, tak jak tutaj powiedzmy pan wspomniał, w Niemczech, w Berlinie, no to nie rzucając się w oczy, lepiej byłoby wypożyczyć samochód stamtąd i poruszać się na berlińskich tablicach, tak? No ale no niestety do końca tak nie jest, no poruszamy się na polskich blachach, ale o tyle dobrze, że powiedzmy na te samochody, które mamy w firmie, każdy numer jest z innego województwa, tak? A jeśli no zachodzi jakaś potrzeba, no to delikatnie naginamy prawo i na parkingu sobie zawsze gdzieś tam zmienimy. Sprawdzacie, jakby na przykład wyglądały rejestracje, powiedzmy, holenderskie na samochodzie z polskimi i czy ta tablica pasowałaby, jeżeli to byłby samochód na przykład w Holandii? Mogą takie rzeczy występować? Rozumiem, że wtedy no nie można odjechać na takich blachach, ale... Mogą być, tylko to jest teraz tak, że wiadomo, w takim przypadku popełniamy wykroczenie, za to są słone mandaty. No i niestety w tym przypadku to my to musimy przyjąć na plecy, a nie klient, także... No, na pewno łatwiej jest, jak zmienicie bejsbolówkę czerwoną na czarną, to policja nie ukaże. Jak się, powiedzmy, robi korektę tablicy rejestracyjnej, no to wiadomo, że to jest nielegalne. No ale rozumiem, że przy tym doświadczeniu wiecie, kiedy możecie to zrobić, w jakiej sytuacji. W czasie takiej obserwacji staramy się zachować po prostu, wie pan, bezpieczną odległość. Jeśli jedziemy za kimś w dzień, no to jest o tyle fajnie, że tam kolor i gabaryty auta dobrze widzimy, tak? Jeśli są to obserwacje w godzinach wieczornych, samochód ma charakterystyczne jakieś tylnie światła, no to też nam to pozwala zachować większą odległość. Ale... I obserwować na przykład hamowanie, że tam teledy gdzieś tam. Tak, ale to już nie na tyle, żeby po prostu nadążyć, nie zostać na czerwonym świetle.
albo jakiś no, przechodzień trafi na pasy. No, czasami się tak zdarza, no, nie mamy wtedy już na to wpływu, prawda? No ale co się dzieje? No bo czasami rozumiem, że jest taka sytuacja, że widzimy, że jakiś ten, którego obserwujecie, dojeżdża do jakiegoś miejsca, czeka na niego ta symboliczna kochanka, a pan nie ma gdzie zaparkować. I co się w takiej sytuacji dzieje? I jesteśmy w centrum dużego miasta, gdzie sami no, mamy już takie doświadczenia z jeżdżeniem po dużych miastach w godzinach szczytu, że zaparkowanie trwa dłużej niż jakieś spotkanie. Nie? Tak, no są takie. I co się wtedy dzieje? No, że powiedzmy figurant parkuje nagle na miejscu wolnym parkingowym, a my zostajemy na ulicy, tak? Jeśli prowadzimy obserwację podwójną, no to wtedy wiadomo, osoba, która nie prowadzi samochodu, wyskakuje i prowadzi nadal obserwację. Druga osoba stara się gdzieś tam samochód zaparkować. A jeśli jest prowadzona obserwacja jednoosobowa, bo to też jest wszystko związane no, z kosztami. No oczywiście. No to zdarza się tak, że gdy figurant zaparkuje samochód, wysiądzie, przywita się no, z kochanką. Ja przynajmniej, no, jak nie mam możliwości tak, zrobienia zdjęcia, szukam po prostu miejsca, gdzie mogę ten samochód zaparkować w miarę bezpiecznie, żeby nie tamować ruchu. No i próbuję odnaleźć te osoby. Nie zawsze gdzieś, powiedzmy, się to udaje, bo no, mówimy tutaj o jakichś większych miastach typu no, Wrocław. Gdzie jest czy Berlin, czy Poznań, czy Warszawa. Dużo po prostu ludzi, no i wtopią się, tak? No, jeśli będzie miał jakąś charakterystyczną, nie wiem, kurtkę, płaszcz i gdzieś tam z tłumu uda się go wyłowić, no to jest fajnie, ale no, nie zawsze jest tak, że pójdziemy zaraz za nimi, nie wiem, do restauracji, do hotelu. Po prostu urywa się ślad. No i zazwyczaj wtedy czekamy po prostu no, przy samochodzie tego figuranta, prawda? Jasne, ale chciałem zapytać, czy częściej zatrudniają państwa kobiety czy mężczyźni w tych sprawach prywatnych, jeżeli miałby pan tak, nie wiem, procentowo stwierdzić? Powiem, tak, w tej chwili chyba jest to pół na pół, tak powiem. Bo tak zaczęliśmy przykładowo, że to pani zatrudnia w szukaniu kobiety, no, zdrady męża. Nie? Podchodzą do tych spraw bardzo emocjonalnie, prawda? I to jest na tej zasadzie, że jeśli, nie wiem, dowiedzą się od kogoś, że coś jest nie tak, prawda? No, jakaś koleżanka widziała męża w tej symbolicznej restauracji. No, na przykład tak, no, w Świdnicy na rynku, a okazuje się, że na przykład mąż miał być u jakiegoś kontrahenta w Dzierżoniowie, prawda? I nawet jej nie poinformował o tym. Albo tapetuje z kolegą mieszkanie. No. Tak. Czyli taki raczej 50-50. 50-50, tak. A mężczyźni znowu bardziej gdzieś tam przemyślą to wszystko. I dopiero, nie wiem, po jakichś dwóch, trzech, czterech dniach, dopiero, nie wiem, jak się prześpią z whisky, z piwkiem, no to... To wtedy podejmują jakieś kroki, no to ma pan takie doświadczenia. Powiedzmy, jest sytuacja, że macie materiał dowodowy, czyli tym materiałem dowodowym rozumiem, że są zdjęcia, tym materiałem dowodowym jest materiał wideo. Tak. Czy rozumiem, że też materiał foniczny? Czy jakaś rozmowa, którą tam się gdzieś udało nagrać, ale bez, powiedzmy, udziału wizji? Jak to wygląda najczęściej w państwa przypadku? Tak, że nawet powiedzmy, tak jak tutaj w przypadku rozmawialiśmy, gdzie występuje problem z zaparkowaniem samochodu, prawda? O tyle mamy jeszcze, nie wiem czy dobrze, ale na przykład jeśli tak nasz wzrok zakoduje, powiedzmy, uścisk, tam pocałunek, nie to jesteście po prostu świadkami. Tak, jesteśmy wtedy świadkami. To też jest w raporcie po prostu uwzględnione. Tak? I oprócz tego, że każdy klient gdzieś tam dostaje od nas raport z tym materiałem dowodowym, dodatkowo też występujemy oczywiście w sądach jako świadek. To też musi zajmować trochę czasu, bo no, sądy działają jak działają. Czasami to wymaga no, bardzo dużej ilości czasu. Jest tak, że powiedzmy od momentu nie wiem, zakończenia sprawy, przekazania klientowi raportu, złożenia dokumentów w sądzie, no to mija taki rok czasu. 9 miesięcy, zanim to ruszy, jesteśmy wzywani na... Musi pan być też trochę psychologiem w takiej sytuacji, no bo jeżeli ktoś przychodzi... Możemy oczywiście z góry zakładać, że to jest jakaś dobra intencja kogoś, tak, że naprawdę jest pokrzywdzony. A czy zdarzała się panu sytuacja, że ktoś po prostu odkrył pan potem z premedytacją, że ta sytuacja jest jednak trochę odwrotna niż zakładaliśmy, że nie wiem, przychodzi, załóżmy, ten symboliczny pan, który mówi, że zdradza go żona, a tak naprawdę na końcu się okazuje, że to ten pan zdradza żonę, a pani jest po prostu niewinna, a on na siłę szuka jakiegoś rozwiązania, żeby się
wybielić? Było kilka takich przypadków i powiem tutaj panu tak, że najgorsze to jest to, jak przychodzi klient bądź klientka i dobrze grają, tak? Pokrzywdzoną osobę. Tak jak wspomniałem na początku, zawsze też czuję się wczuć rolę jednej klienta. A drugiej strony też tej drugiej strony, jeżeli ma się kogoś, nie wiem, złapać na gorącym uczynku. I po prostu gdzieś człowieka no też gdzieś tam w sercu ściska, tak? Że no, przychodzi osoba, która po prostu no, darzy miłością tą swoją drugą połówkę, mają dzieci, mają dom, a później się okazuje, że jednak to wszystko sprowokował klient, który po prostu przyszedł do nas, do biura. Nie? I to jest takie później troszeczkę no, dla nas, no przynajmniej dla mnie, takie no, niefajne. Niekomfortowe. Niekomfortowe. A jak się kończy taka sprawa? No bo no, sprawa się zaczyna, sprawa się kończy i jak to się w tej sytuacji kończy? Co pan mówi, że nie wiem, oszukuje mnie pan, nie jest tak jak pan powiedział? Nie. Broń Boże, tego klientowi no, nie powiem. Przekazuję tak, materiał dowodowy, który powiedzmy no, potwierdza jego podejrzenia, na przykład to, że żona go zdradza, tak, ale później analizując tą całą sprawę, jakby to powiedzieć, no wie pan, jaka jest żona, prawda. Żona zdradziła, tak, ale no, można powiedzieć, że to no, mąż ją no, niestety świadomie posłał w ramiona innego mężczyzny. No. No trudne emocjonalnie, przyznam szczerze, bo to mówię, jeżeli byśmy siedzieli tutaj i pisali scenariusz filmowy, to moglibyśmy się nawet w niektórych sytuacjach nawet śmiać, ale no, to jest jednak prawdziwe życie, tak? I prawdziwe jakieś porażki życiowe, prawdziwe rozwody, prawdziwe sprawy sądowe, czy też prawdziwe emocje, które towarzyszą różnym sytuacjom. A jak pan przez te lata przypomina sobie jakieś takie szczególne momenty, o które pan pamięta, czy jakieś szczególne sytuacje, czy sprawy, które po prostu zostały panu w głowie z jakiegoś powodu, to co panu najpierw przychodzi na myśl? Powiem tak, w momencie, kiedy przychodzi do nas klient, z jakimś problemem, no, pociągniemy tutaj dalej ten temat rozwodówki i oczekuje od nas dowodów, no to jeśli faktycznie są te dowody świadczące o niewierności drugiego małżonka, my to zbierzemy i dostarczymy, tak, ale to już sąd ocenia, czy... Ale to mówi pan o sytuacji, kiedy pan przywozi materiał właśnie, powiedzmy symbolicznie zdjęciowy, że tam ktoś się z kimś ściska i tak dalej. To się działo tego dnia, czwartego dnia, szóstego dnia w restauracji, pod hotelem i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby dla mnie sprawa oczywista, ale czy są takie sytuacje, w których też po tej pana obserwacji, że wie pan, że o godzinie 24 pojawia się w hotelu pan X ze swoją kochanką, a w tym czasie informuje pan, nie wiem, osobę zainteresowaną, czy ona prosi, że jeżeli on tam się pojawi, to że ona chce tam przyjechać i, że tak powiem, na gorącym uczynku rozwiązać problem, mówiąc bardzo subtelnie. No więc tak, w momencie, kiedy zaczynamy działania, nie kontaktujemy się w ogóle z klientami, nie informujemy ich na przykład, typu, że mąż teraz wszedł z kobietą do jakąś blondynką do hotelu, bo to są emocje. To są emocje i zdarzało się tak na samym początku, gdzie po prostu no, informowaliśmy klienta na każdym gdzieś tam kroku, etapie, powiedzmy, tak, tych obserwacji. Dzieje, chociażby no, dlatego, żeby klient widział, że działamy, tak, że nie wiem, nie siedzimy, że gdzieś tam w samochodzie i bąki zbijamy, tylko po prostu prowadzimy rzetelną obserwację. I czasami było właśnie tak, że w momencie informowania klienta czy klientki, że mąż, żona wchodzi gdzieś tam no, do hotelu, był wykonywany telefon typu, jak już odebrała ta osoba, a gdzie jesteś, kiedy będziesz. Nie chcieli dopuścić, tak, żeby powiedzmy, nie wiem... Doszło do zdrady na doszło przykład. Doszło do zdrady, ale problem znowu już pojawiał się za parę dni, tak, i później gdzieś tam nam się obrywało przez to, że wydałem już tyle pieniędzy, tydzień czasu za nią biegacie, a nic nie macie, tak. Ale rozumiem, że po tych doświadczeniach zmienił pan podejście, tak, że jeżeli tak, obserwujecie, zbieracie cały materiał, tak, dopiero z tym całym materiałem się pojawiacie. Nie ma informacji, zdarza się tak czasami, że jeśli już mamy 100% dowodów na to, że doszło do zdrady, informujemy wtedy klienta, że
możemy zakończyć działania, bo materiał jest na tyle mocny, że tutaj będzie się ciężko wybronić. Jeśli pada pytanie, gdzie teraz jesteśmy, no, przykład też tam z niedawnej sprawy właśnie rozwodowej, byliśmy w hotelu, poprosiła nas klientka, żebyśmy tam na nią zaczekali, no, przyjechała z siostrą i postanowiła wejść do pokoju hotelowego, gdzie mąż po prostu no, z kochanką był. I rozmawiali, grali w szachy, rozumiem. No to się okazało, że no, kochanka tylko na chwilę wpadła na drinka, nie? Przed godziną pierwszą w nocy. No można pić drinka w sumie o pierwszej w nocy, tak. To jest w no, tym kraju bardziej, legalne. Że miał jechać do miasta oddalonego od, powiedzmy, Świdnicy o 50 km, pomóc koledze tapetować, a wylądował w hotelu. No być może ta pani jakąś tapetę na twarzy sobie nałożyła, ale może nie o taką tapetę w tej sytuacji chodziło. Ja cały czas mówię, jak słucham to po prostu widzę trochę film kryminalny, czy też obyczajowy, w których są takie sytuacje. Dalej uważam, że to emocjonalnie jest po prostu bardzo, bardzo trudne, ale tak jak sam pan powiedział, po iluś latach pracy trzeba się trochę uodpornić i po prostu wykonywać swoje zadania. A taka, na ile pan może powiedzieć, jakiego, no bo mówił pan o sprzęcie, no sprzęt to jest na pewno samochód, sprzęt to są te przebrania, ubrania, które muszą jakby no, zmieniać wasz wizerunek przy takich obserwacjach. A ja się chciałem zapytać o taki sprzęt elektroniczny. Czego używacie? Co może pan jakby, co może pan powiedzieć? Czego lepiej nie tłumaczyć i nie mówić? Nie wiem, ma pan tu na myśli kamery, aparaty, tak? Kamery, aparaty oczywiście. Może jakieś inne rzeczy, o których nie wiem. Przeważnie na tym sprzęcie się skupiamy. Rozumiem, że są takie sprzęty, które czasami spadają z nieba i być może przydają się przy różnych sytuacjach. Niechcący. Czasami tak. No, z instrukcją obsługi oczywiście od razu. Smartfony, które po prostu tak reagują na dotyk. No, czasami niechcący klient. Instaluje aplikację, włączy dyktafon i coś się tam nagra. Ale tak wracając jeszcze do pana pytania, masa klientów ogląda różne te seriale, tak? Typu no, Malanowski, czy nam detektywi w akcji. Niektórzy nawet obserwują 007 i myślą, że to tak działa rzeczywistość. To są, no wiadomo, to są seriale kręcone pod publikę. No, niestety detektyw nie może podkładać tak podsłuchu, nie może. Oczywiście są zatrzymania obywatelskie, tak, ale no niestety on się gdzieś tam się kogoś nakryje w pokoju, no to niestety nie można użyć siły. Musimy to wszystko robić no, w granicach prawa. Ale czasami rozumiem, że tutaj ani pan nie odpowie tak, ani nie i tak będzie bezpieczniej, że czasami no, nie wszystko jest zgodnie z prawem i to nie wynika z tego, że pan tego prawa nie zna, tylko no, czasami mogą się zdarzyć sytuacje, które no, powiedzmy są na granicy prawa. Ja przyznam, że rozumiem, bo to dotyczy wielu zawodów, dziennikarza, policjanta, detektywa, że no, możemy na granicy tego prawa działać, ale jak to się mówi, cel uświęca środki. Aczkolwiek mówię, to jest moje pytanie, które będzie bez odpowiedzi, bo wiadomo, że tych możliwości jest dużo, chociaż domyślam się, że te najprostsze rzeczy typu aparat fotograficzny i śledzenie kogoś często zwyczajnie po prostu rozwiązują tą sprawę. Tak. Kiwa pan głową, tak, nie chcę jakby głębiej wchodzić, chociaż mówię, to jest, okazuje się, że te najciekawsze wątki musimy omijać w naszej rozmowie. Pytam się jeszcze o jakieś tam sytuacje, jeżeli mówię, to jest 8 lat doświadczenia, koncentrując się na tym pierwszym naszym podcaście dotyczącym spraw takich prywatnych, spraw osób fizycznych, to co jeszcze panu się przypomina, jeżeli chodzi o takie zaskakujące sprawy? Są też zlecenia dotyczące porwań rodzicielskich, prawda, gdzie... No właśnie, bo skoncentrowaliśmy się tylko na rozwodach. Przykładowo rodzice tak rozchodzą się, mieszkają osobno, przeważnie no, dziecko jest z matką. Czasami jest tak zwana alienacja, prawda? Czyli robi matka na złość, że nie wydaje dziecka tak, ojcu. Mimo tego, że ojciec tam ma jakieś swoje dni na wizytę, tak? Tak, tak. Tym bardziej, no, mówię, zdarza się tak, że faktycznie ten tata jest prawdziwym tatą, a są też no,
jak i tata, tak i mama, no troszeczkę bardziej tacy, no źli, prawda? Ale w momencie, kiedy, tak jak wspomniałem na początku rozmowy, nie potrafią rodzice dojść do porozumienia podczas spraw rozwodowych, to dziecko jest taką stroną negocjacji. Elementy, tak, tak, no właśnie. Nie? Czyli jeśli na przykład tata nie chce pójść na ustępstwa mamy, no to mama zrobi tak, że tata nie będzie widział na przykład córki czy tam syna przez jakiś czas, bo albo powie, że jest chora, albo ma jakieś tam zajęcia, no i wtedy wiadomo, no. Tak. No i wtedy na czym polega pana praca? Znaczy, no powiem tak, no jeśli tutaj dochodzi do tego porwania rodzicielskiego, zdarza się tak, że albo rodzic zmienia miejsce pobytu, bądź ewentualnie zamyka się z dzieckiem w domu i no, może nie o tyle co przetrzymuje, ale nie dopuszcza powiedzmy matki dziecka do niej. Wiadomo, wtedy jest gdzieś tam wzywana policja. Policja oczywiście przyjedzie na takie wezwanie, wejdzie. Ale rozumiem, że pana rola polega na tym, że pan odkrywa miejsce, gdzie ewentualnie ten rodzic z tym dzieckiem tak, się znajduje. Jeśli tutaj powiedzmy rodzic zmienił miejsce pobytu, to najpierw musimy ustalić miejsce pobytu, a później po prostu no, w jakiś sposób pomóc kontakt, żeby nastąpił kontakt fizyczny pomiędzy no, rodzicem a dzieckiem. No to jest znów emocjonalnie bardzo trudne, bo to za chwilę będziemy przy kolejnej audycji będziemy rozmawiać o sprawach firmowych, gdzie te emocje oczywiście też w każdej sytuacji trudnej pojawiają się emocje, ale na pewno w sytuacjach, kiedy mówimy o zdradzie, kiedy mówimy o rozwodzie, kiedy mówimy o tym konflikcie o dziecko, kiedy dziecko staje się tym, no nazwijmy to brutalnie, takim towarem, który możemy przerzucać i być złośliwym w stosunku do naszego, nie wiem, byłego partnera czy byłej partnerki, no to tych emocji pojawia się zdecydowanie więcej. To nie jest na pewno łatwa praca. Interesująca, ciekawa, różnorodna, ale ciężka i emocjonująca. Mimo tego, że to jest, oczywiście już pan powiedział na samym początku, pana pasja. Tak, niby wie pan, jedna sprawa, tutaj powiedzmy rozwodówka, każdy myśli, że jest jedno i to samo, ale no niestety każda sprawa tam jest inna, bo wiadomo, inaczej sprawy się prowadzi, jeśli ludzie chcą się ze sobą dogadać? Chcą się ze sobą dogadać. Powiedzmy, nie było nic wcześniej ryte. Mieszkają razem. Inaczej się prowadzi też takie sprawy, jak już jeden małżonek się wyprowadza od drugiego. Nie ma już wtedy, wie pan, jakby to powiedzieć, takiego dialogu tak między nimi, bo jeśli mieszkają razem i dzielą się tak, że co drugi weekend przykładowo ty się zajmujesz synem, ja mam wolne, no to zazwyczaj w takim przypadku się na przykład informują, tak? Czy będziesz w sobotę wieczorem, nie wiem, z Jasiem w domu, bo ja wychodzę na spotkanie z koleżankami. I wtedy już mamy mniej więcej określony dzień, godzinę, gdzie możemy podjąć tą obserwację, tak? A jak już mieszkają osobno, nie mamy już takich informacji typu gdzie jest, gdzie bywa. Kiedy, tak? No przez co to się też przekłada później na czas realizacji, no i też na koszty, nie? No, temat rozległy, bo ja miałbym oczywiście jeszcze więcej pytań, chociaż proszę pytać, jak będę mógł zwróciłem uwagę, że są tematy trudne. A czy zdarzała się taka sytuacja, to takie moje ostatnie pytanie w tej kwestii, zdarzyły się takie sytuacje, że właściwie to ktoś miał pretensje, że pan tą zdradę odkrył, że w sumie przyszedł ktoś po to, żeby, no, żeby pan znalazł dowody na zdradę współmałżonka, obojętnie jakiej płci, bo to jakby nie o tym mowa. A potem jak już pan to odkrył, to ktoś przyszedł i w sumie to ja liczyłam albo liczyłem na to, że tak naprawdę pan mnie poinformuje o tym, że nic złego się nie dzieje i w sumie to mnie pan teraz zdołował i jestem załamany czy załamana, bo to no, czasami ktoś szuka tych dowodów, a czasami robi to po to, tak myślę emocjonalnie, czasami robi to po to, żeby pan właściwie po tym tygodniu czy dwóch obserwacji powiedział, wie pani co, tam się nic nie dzieje. I to te intencje są różne i oczekiwania są różne. Tak, były takie przypadki, że no, podczas prowadzonej obserwacji nie zauważyliśmy no, nic podejrzanego, tak? Ktoś się czuł zawiedziony, czy czuł ulgę? W paru przypadkach było zawiedzenie i to takie dosyć poważne, ale to znowuż nie były też, powiedzmy, zlecenia typowo od drugiej połówki. Tylko co, od teściów na przykład? Tylko gorliwego, tak. Teścia czy teściowej? Tak. No i tutaj na tej bazie można byłoby kolejny dowcip po teściowej opowiedzieć.
już można powiedzieć, że ograniczyliśmy przyjmowanie zleceń po prostu od... W takiej kwestii, tak, kiedy to nie, nie dotyczy bezpośrednio tej osoby, tak, no bo czasami właśnie intencja jest taka, że nie lubię swojej, nie wiem, synowej albo odwrotnie i wtedy szukamy dziury w całym, tak? Tak. Okazuje się, że nie ma czego szukać, bo nic złego się nie dzieje, no ale sam pan wie już z doświadczenia, że jak już ktoś przychodzi, to jednak w większości przypadków, to jest też pytanie oczywiście, czy rozumiem, że w większości przypadków to niestety te dowody się znajdują. Tak. I reakcja, powiedzmy, ludzi, no, naszych klientów też jest różna. Czasami zdarzało się tak, że no, cały materiał dowodowy no, został podarty przez klientkę, tak. Nie mogła w ogóle patrzeć na zdjęcia, nie? Ale no... No to są znów ten powtarzany przeze mnie te sprawy emocjonalne, tak. Ona po prostu tego nie chce widzieć, bo coś jej się w życiu, czy jemu zakończyło. A tu ma niezbite dowody i... No ale sama, ktoś sam tego oczekiwał, więc zdziwiony nie może być. Co dalej nie możemy oddzielać od samych emocji, prawda? No bo one się po prostu pojawiają i trzeba się w tej pracy z tym liczyć. Przypomnę tylko, że pan Piotr Marek z firmy Secret Spy ze Świdnicy. Przy jakiej ulicy? Bo już pan wspominał, ale... Armii Krajowej. Armii Krajowej w Świdnicy. Jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć to Secret Spy, wpisując pewnie w Google. Na radiodoba.pl oczywiście podamy też kontakt, żeby państwo nie musieli szukać. Ja panu dziękuję bardzo za rozmowę. Kolejne spotkanie będzie dotyczyło spraw związanych z działalnością firm. Także dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Przypomnę tylko państwu, że wywiadu słuchają państwo dzięki firmie Marconi ze Świdnicy, która oprócz usług medycznych, utrzymania czystości zieleni, zajmuje się także ochroną osób i mienia. I już teraz zapraszam na kolejne spotkanie. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, polski producent leków i preparatów weterynaryjnych Vetos Pharma i portal doba.pl.